przetarg na sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami ogłosił suwalski ratusz. Aby zapewnić miejsce dla czworonogów, samorząd wydzierżawił od lokalnego przedsiębiorcy infrastrukturę zapewniającą właściwe warunki dla zwierząt. Teraz szuka operatora schroniska. Wyłoniony podmiot przejmie opiekę nad psami i kotami od 1 marca bieżącego roku. By zadanie zrealizować w sposób właściwy, będzie musiał między innymi zatrudnić pracowników, utrzymać przekazaną nieruchomość w należytym stanie, ponosząc jednocześnie koszty jej bieżącego utrzymania, zorganizować godziwe warunki pobytu zwierząt oraz opiekę weterynaryjną, prowadzić dokumentację precyzyjnie określoną w umowie, ale też umożliwiać adopcję, prowadzić stronę internetową schroniska, zorganizować wolontariat, prowadzić działania edukacyjne w zakresie opieki nad zwierzętami i ich humanitarnego traktowania. Ten sam podmiot lub drugi, bo zamówienie przewiduje podzielenie zadań, będzie również zobowiązany do prowadzenia odłowu bezdomnych zwierząt. Na realizację wskazanych w zamówieniu usług miasto przeznaczyło 550 tysięcy złotych. To środki, które zapewnią opiekę czworonogom do końca bieżącego roku kalendarzowego. Odrębnie miasto zapłaci za dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na schronisko. Właściciel co miesiąc zainkasuje 23 tysiące złotych. Oferty można składać w ratuszu do 1 lutego bieżącego roku.